Witam wszystkich na kanale Sway Play. Przed nami czwarty odcinek serii o ciekawostkach z Wiedźmina, gry nasyconej słowiańskim klimatem. Niekoniecznie takim. Suka, co kok, blać, orange, suka, blać. Bardziej myślałam o tym. Polskość, słowiańskość, za to kochamy Wiedźmina. Dzisiaj będzie tego całe multum, link do poprzednich odcinków jest w opisie. Zachęcam do subowania i zostawienia lajka i nie przedłużając, zaczynajmy. Dodatek Serce z Kamienia jest pod względem wymienionych wcześniej nawiązań bardzo szczególny i chyba dlatego jest zdarzony taką sympatią. Olgierd i jego banda to moim zdaniem takie jakby nawiązanie, jakby fuzja kozaków z polską szlachtą. Zacznijmy od kozaków. First of all! Jak banda nazywa Olgierda? Atamanie, masz gościa. Kiedyś atamanem nazywano kozackiego przywódcę i często te oddziały miały taki charakter bardziej rozbójniczy, czyli wszystko by się zgadzało. Nawet porównując wygląd kozaków z bandą, jak i z samym Olgierdem, to tutaj można zobaczyć ogromne podobieństwo. Wąsy, te włosy tak zaczesywane na bok, stroje, wszystko jest bardzo, bardzo do siebie podobne. Olgierd to wspaniały człowiek, prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Jeśli chodzi o polską szlachtę, to w tej sprawie mam do powiedzenia znacznie więcej. Jak wszyscy doskonale wiemy, szlachta sarmacka jest owiana raczej złą sławą. Trzech rzeczy potrzebuje moje męstwo. A co tam, jeść dobrze, pić dobrze i zabawić się dobrze. Mniej więcej takimi doktrynami się kierowała, tak więc mamy przed oczami obraz pijanego, obżartego szlachcica, pilnującego tylko swoich własnych interesów. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Tu flaszeczka, tam flaszeczka, zrobiła się meczułeczka. He, he, ano raz, dwa i piwniczka pusta. Składzik może gdzieś zwietrzymy i gąsiorek przytulimy. Ej tam, najebani, to do domu. Czym chata bogata, tym goście żygają. Wina, wina, wina dajcie. Ach, ale jestem obżarta, z konia spadnę. Do tego wszystkiego dochodzi oczywiście wygląd, czyli na przykład kontusz, żupan, ten pas kontuszowy, czy nawet karabela, czyli ta ozdobna szabelka. Mało tego, byli to też ludzie ksenofobiczni, pewni swojej wyższości nad innymi stanami społeczeństwa, niższych od siebie traktowali jak zwykłe. Więc do tej pory uważałem wiejskie zabawy za coś niegodnego szlachcica. No bo sami powiedzcie, czy jak któryś z was byłby szlachcicem, to by się zadawał z pospólstwem? Urodę wiejskich dziewek owszem doceniałem i nadal doceniam. I jakbym miał więcej czasu, to bym was wszystkie o tym przekonał. O parobkach nie mówię, bo ich w ogóle nie zauważałem. No ale nie można im przecież odmówić przywiązania do polskiej tradycji, a dowodem w grze jest choćby ta scena. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzciny. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Przy okazji mamy nawiązanie do powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Najgorszej polskiej lektury. Bohatyrowicze to wioska, w której dzieje się akcja, chociaż to chyba za dużo powiedziane. Nie jest to jednak jedyne nawiązanie do polskich lektur. Wiem na 100%, że od jednego z członków bandy można usłyszeć słowa tańce, hulanka, swawola, a jak dobrze wiemy, jest to wstęp do pani Twardowskiej Adama Mickiewicza. Jedzą, piją, lolki palą, tańce, hulanka, swawola. Żeby tego było mało, mamy też potop. Zapewne wiecie, że można doprowadzić tutaj do walki z Olgierdem, nie z duchem, tylko z prawdziwym Olgierdem. No i wtedy on przywdziewa, że tak powiem, postać Michała Wołodyjowskiego i rzuca jak z rękawa tekstami z potopu. Może waść chcesz zaczekać, aż siąpić przestanie? Mnie wszystko jedno. Waść machasz jak cebra.
Sama walka jest dosyć wymagająca, ale to jedyny sposób, żeby uratować tego mężczyznę. No i pewnie ja ogólnie nie wyhaczyłam wszystkich tekstów na 100%, także jeżeli znacie więcej, to dajcie znać w komentarzu. Na tym chyba czas zakończyć ten cały kozacko-szlachecki segment, bo chyba każdy załapał, o co mi mniej więcej chodziło, no i... Taka sytuacja. Przenosimy się do lecznicy naszej pięknej Szani i tutaj zainteresowały mnie obrazki znajdujące się na ścianach. Na jednym z nich jest krasnolot, na drugim człowiek lub elf, no i to by oznaczało mniej więcej tyle, że oprócz tych oczywistych różnic, jakimi są wzrost czy uszy, to te wszystkie rasy różnią się od siebie pod względem anatomicznym i mogę się tylko domyślać, że może to ma jakieś duże znaczenie w ich medycynie. Gdy już czas iść na wesele, to naszej podróży towarzyszy duch Witolda, który robi różne dziwne komentarze w różnych miejscach, na różne tematy. Mówi nam na przykład on o naszym koniu, chwali go, czy też opowiada historię o młynie, w którym pił z Witoldem okowite, ale jest też coś takiego... Ale bydle! Dla mnie jednak najciekawszym komentarzem jest ten przy kapliczce we wsi Bronowic. Ten, kto oglądał odcinek drugi ciekawostek z Nowigradu, ten będzie wiedział, że wydarzyło się tam coś strasznego, coś okropnego. No i komentarz Witolda rzuca takie jakby nowe światło na tą sprawę, jest taką wisienką na torcie. Cmentarzyk i biała kaplica, pamiętam. Sołtysowa powiesiła się tam na suchej gałęzi. To było dawno temu, byłem jeszcze dzieckiem. Stare dzieje. Sołtysowa, czyli jak mnie mam przeklęta matka, żeby tego było mało, na drzwiach wisi nowe obwieszczenie, w którym mowa jest o tym, że duch został przegnany za sprawą świętego ognia. No to nieprawda. Dupa blada, żaden święty ogień, tylko Geralt. No i oczywiście jedyną dobrą wiadomością jest to, że w kapliczce trwają prace naprawcze i podejrzewam, że para, na której wesele się wybieramy, weźmie w niej ślub. Muszę przyznać, że to nie wszystko. Znalazłam jeszcze jeden malutki szczególik na temat tej kaplicy. Modlitwa we wsi Bronowic, tak mówi nagłówek jednego z ogłoszeń we wsi. No i tutaj okoliczni mieszkańcy postanowili wziąć sprawę we własne ręce. Odprawiają modlitwę czy rytuał, który ma odpędzić złe moce, odpędzić ducha złej sołtysowej. No i zapewne po tym całym zamieszaniu pomyśleli, że to dzięki nim udało się odpędzić złego ducha. I są na pewno się bardzo dumni. Warto też dodać, że z duchem Witolda trzeba odpuścić sobie wszelkie dalekie podróże, bo zostaniemy natychmiast zawróceni. Duch Witolda nie da mi spokoju, póki się nie wybawi. Pora iść na wesele. Geralt, stary byku, może weźmiesz dupę w troki i wrócisz na wesele? Miałem się zabawiać, a nie szwendać bez sensu. Przez ciebie to mnie tylko nogi bolą. A coś mi mówi, że chyba nie o to chodziło Olgierdowi. Spierdalaj. A, no dobra, wracamy. Teraz czas na ciekawostki z samego wesela. Pierwsza taka mała rzecz, na którą się natknęłam, to lista wydatków, która znajduje się w domku, tutaj po prawej stronie. I jest ona bardzo długa. I czego tam nie ma? Najlepsze jedzenie, najlepsze picie w takich ilościach, że głowa mała. A wszystko możliwe było, jak się dowiadujemy, za sprawą pożyczki w banku Vivaldich. Ja wcale nie jestem zdziwiona, bo jak już wiemy z poprzedniego odcinka, gdzie pieniądze, tam wimy. Tak jak na każdym dobrym weselu, wódka leje się strumieniami i oczywiście nie brakuje dobrych tańców, tak na weselu w grze Wiedźmin nie może zabraknąć gwinta. Jeżeli przegramy partyjkę gwinta z niziołkami na samym początku wesela, to ośle uszy będą musiały nam towarzyszyć aż do samego końca. Ma to znaczny wpływ na to, jak reagują na nas goście weselni. Ładną przyprowadzę. Oj tak. Osiołek matołek. Tu biały wilk? Teraz jest biały osioł. A ten co ma na łbie? Widać mutanty nie tylko mnożyć się nie mogą, ale też uszy jak osłom im wyrastają. Ciekawe czy ogon też w gaciach trzyma. Osiołku, daj buziaka. Pomoże? On ma ośle uszy na głowie. Wygląda jakby sam potrzebował pomocy. Jest tego o wiele, wiele więcej, ale ja nie chcę wszystkiego teraz pokazywać, bo praktycznie każdy ma jakiś tam swój unikalny komentarz na temat tych uszu. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że jeżeli użyjecie jakiegokolwiek znaku na tych świniach, żeby zmusić je, zapędzić je do zagrody, to zostaniecie tak jakby zdyskwalifikowani.
za używanie magii czy czarów. Hola, hola, panie Wiedźminie, a co to za sztuczki były z ręcami? Ja to znam. Raz widziałem, jak jeden Wiedźmin kazał się chłopu powiesić. Zrobił coś takie rękami i człowiekowi rozum odebrało. Czyli żeś oszukiwał. To Laura Świniopasa nie będzie. Szani, co Geralt mawia w takich sytuacjach? Zaraza? Tak właśnie mawia. Zaraza. No dobra, to teraz po mojemu. Jakoś tak strasznie się zastanawiałam, nie dawało mi to spokoju, jak wygląda scena, gdy damy wieśniakom oklepać Geraltowi mordę. Więc voilà. Masz dosyć, paniczyku? To cię oduczy, bałamucenia porządnych panien. Mamy cię na oku. Nastka, idziemy. Teraz, moi drodzy, wyruszmy na poszukiwanie połykacza ogni. Pa, dajmy mu nawet nie wrócić na wesele. Tak więc, wypytując go o jego sekrety zawodowe, strasznie on się poczuje urażony, obrazi się i nie wróci na wesele. Ale nie wszystko stracone. Geralt, a raczej Witold, może zaproponować, że sam wystąpi, a będzie to występ żonglerski. Zbierzcie się, ludzie, by zobaczyć wielkie dziwy. Żonglujący wiedźmin. Unikat. Popatrz uważnie, Szani. Widziałaś kiedyś takie zwinne ręce? Chętnie ci zaprezentuję, co jeszcze potrafię. Musicie przyznać, że idzie mu całkiem nieźle, a tak przy okazji, czy wszyscy oglądający widzieli Scooby-Doo? Taką bajkę dla dzieci? Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten przeklęty pies! Dlaczego znowu ja? Tak, przeklęty pies i wścibskie dzieciaki to chyba wszyscy kojarzą. Już po weselu wracamy z powrotem na salę, jeżeli można to tak nazwać, i przy scenie mamy listę piosenek, o które młody prosił, żeby były zagrane. Ja osobiście żadnej z nich nie kojarzę, żadnego nie widzę nawiązania, oczywiście oprócz Białego Misia. No na pewno wszystkie są bardzo sprośne, może wy znacie się lepiej na muzyce i widzicie tutaj jakieś powiązanie. A więc ostatnią ciekawostką związaną z weselem i z Witoldem jest to, że jeżeli porozmawiamy z Szani, a następnie wrócimy na grób Witolda, to czeka nas to. Kwiaty przy grobie Witolda? Orlik z Giwerny. Ciekawe, kto go tu przyniósł. Czyżby Szani polubiła jednak Witolda? Był specyficzny, to prawda. Ale polubiłam go. Za życia pewnie był z niego niezły gagatek. Na tablicy ogłoszeń w Bronowicach znalazłam takie ogłoszenie. Pan dziedzina zaprasza. Naszła cię ochota na grzybka, chcesz sobie zaparzyć ziółek, marzysz o chwili relaksu po całym dniu pracy w polu. I to nie jest żaden żart tutaj ze strony Redów, bo ta osoba naprawdę istnieje w wiedźmińskim świecie. Zaraz wam pokażę, gdzie go można znaleźć i mi on osobiście na myśl przywodzi takiego dealera albo hipisa nawet. Oczywiście jest też ogłoszenie na samym dole, że skupuje i sprzedaje runo leśne. Ja nie wiem, po co mu ono jest potrzebne, no ale może dobrze kopie, nie wiem. Tak więc okazuje się, że pan Kracy ma kłopoty, musimy zabić rycerzy Czerwonej Róży i wtedy dzieje się to. Do 100 000 borowików. Myślałem, że mnie ubiją. Zapraszam do mojej chatki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zakon Czerwonej Róży handlował fistechem, więc może tutaj pan Kracy dziedzina miał jakiś zatarg narkotykowy z nimi, nie wiem, może się nie dogadali i dlatego wpadł w tarapaty. W każdym razie, jeżeli mu pomożemy, to mamy po prostu dostęp do zielarza. Nie sprzedaje on nic specjalnego. Na sam koniec chciałabym na chwilę powrócić do tego, co mówiłam w poprzednim odcinku o Van Rogu. Otóż jak się okazało, wkradł się pewien chochlik. Obraz pędzla Van Roga przedstawiający Iris von Everett. Okazało się, że nie umiem czytać i tam jest napisane, że Iris to jest Van Rog. To był jej pseudonim artystyczny. A na dzisiaj to wszystko, moi drodzy. Nie wiem, czy pojawią się jeszcze ciekawostki z Serca z Kamienia. Zobaczę, czy będzie ich odpowiednio dużo. Ale na pewno pojawią się z innych wiedźmińskich części świata, a także z drugiego dodatku. Tak więc czekajcie i do usłyszenia. Pa! Idzie diabeł ścieżką krzywą, pełen myśli złych. Nie pożyczył mu do piwa.
pożyczył, niech